Co? Tam ktoś jest. Ale słyszysz pały? Dobra, wsiadajcie do kurczę, wsiadajcie. Co się i tak ich zobaczymy, zanim oni nas... Co? Johnny, ufasz mi? Ufam ci. A ty mi? K***a. No co jest, k***a? Musiał tak niemal nakręcić, k***a. Bo ja robię chyba taki wyruch, chyba, nie? Kurwa, takie proste, jak się wydaje. W tym odcinku zrobimy coś, czego jeszcze nikt nie zrobił na polskim... W tym odcinku zrobimy coś, czego jeszcze nikt nie zrobił na polskim YouTubie. Przynajmniej tak powiedzieli mi chłopaki. Zamierzamy odpalić Hondę. Pojechać na prywatne pole. Na offroada. Brzmi tak klasycznie i spokojnie, nie? Tylko weźmy pod uwagę, że zrobimy to w całkowitych ciemnościach z noktowizorami ze 40 koła. I to jest stop klatka w tym miejscu. To było fajny wstęp, no. Brawo! Jeśli na moim kanale zauważacie takie buty, czyli Speedo Gonzalezy, oznacza, że przygotowujemy się naprawdę na misję specjalną. Bez zbędnego przedłużenia, bo pewnie chcecie pooglądać, jak wywalamy dzwony w drzewa, wkładamy w rowy, albo po prostu zapinamy ręczny przez 20. Ja zamierzam. Johnny, chodź opowiedz nam o tych posranych noktowizorach i powiedz, ile to k***a kosztuje i dlaczego? Zapewne większość z was nie wie, jak działają noktowizory. Jest to tak naprawdę nic innego, jak zwykłe urządzenie optyczne. Z przodu jest zwykła soczewka, która łapie światło i obraz. Za nim jest przetwornik, który tak naprawdę odpowiada za cały mechanizm, który powoduje, że te noktowizory są takie bardzo zaawansowane technicznie. Przetwornik się składa z fotokatody i tam wpada ten obraz, który idzie przez przednią soczewkę. Potem jest on przetwarzany i następnie jest wyświetlany w takim bardzo małym ekranie 18-milimetrowym. Ten ekran przedstawia nam obraz, który jest wzmocniony od 40 do 120 tysięcy razy. Potem jest soczewka od strony oka i ona powiększa nam tylko ten ekranik 18-milimetrowy 2,5 raza. Całość nie jest tania. Kosztuje mniej więcej tyle, co ten Mustang tam. Po drodze. Od bezdomnego. Stałeś od bezdomnego. Przywiózł mi Ausemo. Ausemo ci przyniósł. Przywiózł Ausemo, pełny bagażnik, cały był od tego. No i co on mnie nie przyjął? Pan Stanisław z Bydgoszczy. Bardzo miło z jego strony. Posłuchaj, bo to jest dobra, teraz Kalwas wam opowie na ten temat, co właściwie dokładnie dzisiaj będziemy robić. A teraz uwaga, montażysta puszcza muzykę tego, wchodzi Jaśku. Jaśku matko, idzie, matko, upada, Jaśku idzie! Słyszałem, że narzekaliście w komentarzach, że jest nudno. Dzisiaj nie będzie nudno. Dzisiaj robimy coś, czego jeszcze nikt nie zrobił nigdy, ani na polskim, ani na zagranicznym YouTubie. Bierzemy legendę motoryzacji, jaką jest Honda Civic 6 i jedziemy nią do lasu, warto wspomnieć, prywatnego, nie jeździmy po publicznych lasach. Co będzie ciekawsze jeszcze, chyba. Co ciekawsze, zrobimy to w totalnych ciemnościach, w noktowizorach, także nikt nie będzie widzieć, co się dzieje poza nami i wami. Uwaga, procedura startu, więc tak, najpierw... Nie, styrokrawski, k***a! Styrokrawski pyk. Widzicie nasze zegary pokazujące czas swoją maksa. Odpalamy k***a jedynkę, zapinamy na maksa ręczny. Wciskamy gaz w podłogę. I puszczamy. I jedziemy, rajdaka się odpoczą, moi kochani. Uważam, czy dziury w pizdę ogólnie. I wyłączamy światła, uwaga, wyłączamy światła. Czekaj, może noktowizor mi włączysz. Tak. Dobra, wyłączamy wszystko. Świecą się? Czuć się nie ma dom? Uwaga, bo co się idzie? Zapraszam do zapierd***a. Aha. Ty się paliwem martwisz, trzeba całe auto wymienić po tym. Co jest? Uważaj, trwa dziury, po prawej dziura! Ja mnie dzisiaj, że jak widzę, są dziury, to nic nie widać. A, dobra, on kurwa, to dziury. Czujesz co chwilę, jak coś podlega? Tak. Jezus. Na jedynce jest więcej niuta, stop. I my wrócimy na nogach z tego sejmu, nie ma szans, że ty auto... Nie widzę! Jo, pole! O kurwa, ej dobra, ja podnoszę nogi. Teraz on nie wiem, co ty? Co wy, tak się rozmawiamy? No nie wiem, że tu jest cały czas masaż, kurwa, podejść w stóp, naprawdę. Na dwójeczce jako driving musimy spłodzić. Spłodzimy z Simola. Ej, za tą dziurę widzisz ją? Przepraszam właśnie śladego auta, ale naprawdę. Drodzy widzowie, jeżeli chcecie więcej. Uważaj auto! Widzę.
Drodzy widzowie, jeżeli chcecie więcej materiału z chłopakami z jazdy po nocy. Prawo czyste! Czyste? Prosto! To czekaj, procedura! Procedura zabijania k***a Sivola! Ja, wszystko to auto umrze zaraz. Nie mógł. To jest prywatny las jak coś. Jakaś beta. Zgaś światło i jedź, on będzie miał mindfucka, co się dzieje. Czekaj, ja go wczuję. Dałem mu coś. O jest. Ej, wysiądźcie do nich w kaskach. Oni jadą już. Nie, oni stoją, stary, na włączonych światłach. To my ich widzimy, nie oni nas. No, stary. Ale wysiądźcie na chwilę do nich, dobra? I zapytajcie, zapukajcie do okienka. No, trypuje ta laska, ona mu gałę opierdala, stary. Ja podjadę pod sumiczmi. Tak, nie sklepią. Powodzenia. Ale my nie wysiądziemy wszyscy na raz. Bo... Siema. Ale to lasko samo stoi. No. A jedna nie powie. Ja nie wiem, co mam za chodź. Oni mieli taką wojnę. Więcej tego typu odcinków, pamiętajcie, musimy zrobić 10 tysięcy złotych. I jedyny nas. Zahamuj kickdown znowu. To procedura, tak? Dobra. 10 tysięcy na górę i robimy kolejny odcinek tylko z innym samochodem. Wiem jakiegoś stupa i to przyjedziemy. 10 tysięcy na górę, moi drodzy widzowie. Ja już to przeszło wszystko na siebie. Brzmi jakby się wbiło w ten samochód. Ale ja nie chcę płacić, bo tylko nie wiem, ile tam Iwan widzi, jestem na prowizor. Ale my widzimy tak samo generalnie. A spójrz na mnie, Jonek. Widać cię naprawdę dobrze. Widać cię w chłopie, całe. Oj, czułeś to? Iwan, weź kurwa, zobacz z zewnątrz jak to wygląda. To nóg coś tak podświetla oczy, spójrz tu jeszcze raz. Kurwa, co to wypadło? Ale powiem ci stary, że konkret przyjaciół. Ale zajebiście to wygląda. Chodź, teraz robimy stary obczajkę terenową. Prawo jak pojedziemy jest polana, na której zawsze driftujemy. Jest to, warto wspomnieć, prywatny las, tak? Nie niszczymy lasów państwowych. Tam musimy teraz pojechać na taki delikatny offroad. Dalej ta ścieżka przeradza się w ścieżkę rowerową. I my w tą ścieżkę rowerową wjechaliśmy Civiciem. Moi drodzy, prezentacja systemu wymykania automatycznego drzwi w Civicu. Pierwsza procedura to jest gaz, druga to jest do połowy wsypane sprzęgło i gaz. To się i tak nie zobaczymy zanim oni nas. Johnny, ufasz mi? Ufam ci. A ty mi? Też ci ufam. Zajebiście. Słuchaj mordo, zrobimy challenge, jadę po ciemku, bez żadnej wizji. No. Wyjmuję noktowizor i ty jesteś moimi oczami. No dobra. Przypominamy, że wszystkie ujęcia zostały wyreżyserowane. Wykonywane są przez specjalistów oraz w specjalnych zamkniętych miejscach. Większość ujęć dodana jest komputerowo i podlega specjalnej obróbce technicznej, która sprawia, że ten materiał w ogóle nie może być traktowany jako dowód. Z tego powodu, że jest to tylko i wyłącznie przedstawienie gry z Forzy. Horizon, która jest ta Forza 7? Forza Horizon 13. Serio, zanim zaczniemy ten challenge, naprawdę, nie róbcie tego, nie róbcie takich rzeczy. Jesteśmy na, no, na prywatnym, w prywatnym lesie, jesteśmy swoim samochodem. 15 metrów, delikatnie w lewo, pchnij, 30 stopni lewy. Ja nic nie widzę, chłopaki. Szeroko, szeroko, teraz prosto. Więc jestem bardziej p***wany, ja z tego nic nie widzę, ja ufam wam w 100%. Jedź prosto, bez wysokich. Jak ja zabrałem głową o sufit? Za 20 prawy tni, 30 stopni. Co tu się dzieje? Dawaj drift teraz na ręczny. No robię, czekaj. Dawaj szybciej, pełno. Pamiętacie jak mówiliśmy, że będziemy wam tuningować tego rozpórkę u Kalwasa w Mustangu? Stwierdziliśmy, że z Żakiem zrobimy, Żako pokaż. Karbon! Tutaj. Jaka jakość, to jest naprawdę karbon. Są takie sploty, włókno. Żeby... Custom! A, tak, ja sprawdzę, czy jest wytrzymała. No proszę bardzo. No nie, no nie, no lecimy montować, słuchajcie, bo tutaj wkraczamy
w dodatkową część tego materiału. Mam nadzieję, że upalanie Hondy wam się podobało. Pamiętajcie, by sprzedać ten kanał i koniecznie zostawiać łapkę w górę. Pod każdym filmem na naszym kanale chcemy zobaczyć 10 tysięcy łapek w górę. Więc bądź subaj się z tej nowej i zostaw tą 10-tysięczną łapeczkę, więc 10 łapek. A my tymczasem montujemy tą jakże listą, zajebistą, zasługującą na lajków, karbonową rozpóreczkę, w której mamy ciągły konflikt, jak ją zamontować, ale zamontujemy na pewno zajebiście. Także łapa w górę. Dziękuję wam, Byku, za wsparcie tego kanału. Żaku dzisiaj zamontuje tego sprzęta. Żaku, weź to, bo powiedz, tutaj mówisz. Kuba zamontuje pod moim waszym okiem. To nie będzie tak działało. mamy karbonową rozpórkę. Dobra, posuńcie się, montujemy. Ja z Żakiem do sztrucna mocowaliśmy rozpórkę w jakieś maksymalnie 10 minut. Mamy już minutę 10, z czego odjęliśmy dwie, więc tak naprawdę zostało im 7 minut i jak do tej pory nie odkręcili nawet jeszcze jednej śruby. No ja po drugą odkręcamy. Tym sposobem, dzięki tej rozpórce, jeśli Jakub będzie miał sztuczkę, to jeśli dostanie strzała w prawo, to w lewo też trzeba będzie naprawiać. Uwaga, to jest za późno. Ten konik powinien też teraz wybić przez masę. Dobra, chodź Johnny, pokażę ci porządne auto. Widzę, że nie spodziewałem, że bonusem tego odcinka jest to, że brabusem też będziemy jeździć po lesie. Ja prowadzę. Powiedziesz mi, że to się poprowadzi. Dalsza część materiału na kanale Bonkers. Pierwszy link w opisie, wbijajcie śmiało. Nie do oglądania. Pali się, ogień! Tu się to z silnikiem. Zgasnę, nie odpalam. Dobra, dajcie normalne tam światło. Zobacz, tam się żarzy, stary. Patrz na to, w sensie jest temperatura wyższa dużo. Trzymaj ten. Coś się lekko pali.